No i jesteśmy z wirusowymi informacjami. Czekaj, muszę oczywiście trochę przestawić teraz monitor, bo wiesz, jest tak gorzej, że mnie nie widać. O. Wiadomość, którą no powtarzamy od pierwsza, to początku. Powtórzymy po raz kolejny. To mogą być przedostatnie wirusowe informacje tak naprawdę. Nie wiem, co Telewizja Polska zrobi bez nas. Ale was zachęcamy do tego, żebyście jednak słuchajcie, wesprzyjcie Telewizję Polską. Dajcie im materiał. Bo oni twierdzą, że my, słuchajcie, mobilizujemy całe środowisko LGBT. My tutaj dwie stare, grube wariatki. I więc... jeszcze podsekretarz stanu? Podsekretarz stanu. Ministerstwa Sprawiedliwości. Umieszczę na Twitterze wirusowe YouTube Live. Potem to mój kolega ze studiów. Wiem. No dlatego potem, myślę, że ogląda. Później, Sebastian, pozdrawiam cię. Później, słuchajcie, rzuca na linka naszego na Twittera. Ale do zrzutki nie wrzucił. Ale TVP pokazało. Pokazało słuchajcie, zrzutkę. Ja mam w szoku, ja myślałem, że w ogóle nam ludzie powpłacają. Pokazali zrzutkę, naprawdę naszą, także jakby co robicie. A masz, nie zrobiłaś takiej tej, Boże, jak to się nazywa, takiej tej, tego screenu. Z czego? Że nie pokazałyśmy. Z Telewizji Polskiej? No. Ale po co pokazać jakieś niszowe programy? Discovery Channel. W dupie to mam. W każdym razie, tak, zachęcamy was koniecznie. Będziemy dzisiaj dużo o tym mówić, bo to jest dla nas jakby kwestia przetrwania. Znaczy, ja bardzo chciałbym oczywiście dalej robić wirusowe. Słuchajcie, ja bardzo bez nie wyobrażam środy bez wizyty na Ochocie u jej perfekcyjności. Ja sobie wyobrażam oczywiście. Ja nie mów tak, bo ostatnio dzwoniłaś do mnie o 1 w nocy, mówiłaś, Charlotte, przyjedź. Się napij, bo to widzę, że coś pierdolisz. Znaczy, pijemy. Nalejesz mi? Kurwa, wbijasz tylko drinka w ciągu 5 minut. Ja pierdolę. Nie, bo ona się nie może najebać dzisiaj. Ale ja nie jadę dzisiaj do beauty, to wie co, jadę do domu od razu. Ale ty możesz się najebać. Ale jadę do domu. Boże. I kebaba mi hetmanowa kupi. Słuchajcie, druga informacja, no gorsza oczywiście, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, no niestety. Słuchajcie, naprawdę jest mi bardzo wstyd, że nie mogliśmy się zmobilizować, bo zabrakło bardzo niewiele. Nie, no nie tak niewiele, no. 400 tysięcy. No to jest wielkość Szczecina. No nie, no Szczecin jest mniejszy. No nie, 450 tysięcy mam. Ale, dobra, ale moim zdaniem było to bardzo... Słuchajcie, my wam coś powiem. Słuchajcie, ja tylko chcę powiedzieć tak, powiem wam, że jesteśmy w szoku, bo... Nie, bo rzeczywiście ruszyły wasze wpłaty. Pamiętajcie, że lepiej wpłacać na zrzutkę niż na YouTubie, nie na YouTubie, bo YouTube tam zjada 43% waszej kwoty. Ale, ale z YouTube kasa pójdzie przynajmniej na wódkę. Na pewno będzie. Także nie, dziękujemy za te wpłaty, zaraz będę wam dziękujemy. Powiem wam, że tak. Wpłaćcie, jeżeli nienawidzicie Dudy, to wpłaćcie. O właśnie, każdy... Kto nienawidzi Dudy, ten wpłaca, szybciutko. Kto nie skacze, jest pedałem. Hej, 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 hej! Kto nienawidzi Dudy, ten wpłaca. Hej, hej, hej! Jest, tak nic się nie zmieni tak naprawdę, że Duda wygrał te wybory. Będziemy, nie, nic się nie zmieni. Będziemy żyć nadal w ciemnogrodzie. W strachu. I nadal będziemy, słuchajcie, prowadzić wirusowy top live. Naszym gościem Bostak będzie, bo my staniemy na co obiecujemy wam, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Że jeżeli wirusowy top live będzie żył i będzie działał, ja nie wiem, to co obiecuję, że się słuchajcie, boję. Postaramy się zrobić wywiad z Krzysztofem Bosakiem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby połączyć się z Krzysztofem Bosakiem nawet, na antenie. Kurwa, nawet udało. Cokolwiek zrobimy, ale się połączymy. Wymyślimy coś. Ja może on Skype'a ma. Ale też Nacka byśmy go. Chciałem pokazać też, że wybrałem specjalnie chujowe zdjęcie Dudy. No, on jest cały chujowy. Pozdrawiamy. No, a no właśnie, ta informacja ma być teraz, że trafiłyśmy do TVP. Tak, to było, słuchajcie, ja na początku myślałem, że to jest w ogóle oszustwo jakieś. Ja weszłam na Twittera i Maddox pierwszy, co nas oznaczył. Maddox, ten znany piosenkarz? Tak. Maddox na Twitterze oznaczył, że... Jest szalona jego nowa płyta. Właśnie słyszałam. Jestem szalona, z Denkiem Martyniukiem w duet tak, zrobił na Twitterze. Chcę robić właśnie. Ma pieniądze i wielka kariera. Pozdrawiamy w sensie TVP. Naprawdę my mobilizowałyśmy całe społeczeństwo LGBT. Cieszymy się, że oglądacie nas. Bardzo się cieszymy, że prezydent Trzaskowski tu jest naszym prezydentem, bo Warszawa nadal jest, ma prezydenta Trzaskowskiego. Tak. Trzaskowski jest moim prezydentem. On kocha ideologię LGBT, on kocha wirusowy tubla. Dostałyśmy wczoraj przelew od niego z Urzędu Miasta Śródmieście z Mokotowa do Sejmu za tydzień. Więc bardzo dziękujemy panie prezydencie. Rabi nam słuchajcie płacił 5 zł na rzutkę ostatnio. Nawet mamy Trzaskowski wpłacił 1200 zł, słuchajcie. Więc także dziękuję. Naprawdę. I po nas już to będzie później, kurwa. Nie, a w TVP pójdzie. I to tak pedały dostają od Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski wspiera tysiącami złotych. Gdy wirusowy YouTube live. Polskie transseksualistki. Bo nas tak mówią w telewizji polskiej. Tak? Polskie transseksualistki. Tak powiedzieli? Nie, chyba tak. A nie, drag quiz? Bo, nie, bo, nie znają tego słowa. Też Matławiec w polityce. Nazwał nas drag quiz. Nazwał tak, że polskie drag quiz wspierają... no, w sumie tego to się bym... Ja już nie chciałem pisać sprostowania, że ja nie jestem drag queen, ale chuj. Ale mogłeś napisać takie oświadczenie? Mogłam. Takie urbi et orbi. Musisz ukazać, zrobić sprostowanie. Tak. To nie sprawę prasową. Mogłabym zrobić. Tak. No, ale mam to w dupie trochę też. Niszowe media. Nie to co my.
No właśnie, są zarzuty dla działaczki LGBT. Do poważnych rzeczy. Tak, ze Stop Bzdurą. Gosia Szutowicz, czyli Margo tak zwana, dostała dzisiaj, znaczy dzisiaj dowiedzieliśmy się, co, jakie zarzuty jej postawiono. Najpoważniejszy z nich, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, to zniszczenie mienia o wartości to chyba 6 tysięcy czy coś takiego. Chodzi o zarzut pocięcia. Zachłysnęłam się drinkiem. Po pocięcia kół w samochodzie tej fundacji Pro Życie, coś tam. Słuchajcie, bo Życie Pro. Stop Bzdurą zajmuje się po prostu jakby walką edukacyjną. Tak, ale tak naprawdę podważa to, co gada fundacja Kai Godek, czyli tak. Te samochody. Tak. Oni organizują te blokady i wiele innych rzeczy. Tak, robią to. I na przykład niestety tam, gdzie są zniszczone te niepopierane wandalizmu, zawsze znajduje się Stop Bzdurą. Oni są, udają się dokumentować. Tak, bo to jest Stop tak, Bzdurą. Oni dokumentują. Więc oczywiście w szoku, bo to zostało po wyborach, słuchajcie. Działaczka LGBT została po prostu w Polsce. To jest prawie jak w Rosji. Jakbym oglądała wiadomości rosyjskie, że działaczka LGBT została porwana i zniknęła. I taka była prawda na początku, bo nikt nie wiedział, co się z nią dzieje, to prawda. Sprawą zainteresowały się posłanki Hanna Kilpiątek z Lewicy między innymi, ale nie tylko. Podejmują interwencję w tej sprawie. A właśnie chciałem powiedzieć, tak, że na temat, jeżeli mówimy o Hanie Kilpiątek, to właśnie Hania też zajmuje się sprawą Marioli. Rebel powiedziała, bo ona miała sprawę z Brownem i sąd umorzył postępowanie, że nie widział tam jakichś tam rzeczy, więc Hania też jest jakby w replice, też jest nieukrywającą się osobą biseksualną, tak. Posłanką lewicy, więc Hania też powiedziała, że się tym chce zająć, bo to jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Oczywiście noc skandaliczna jest, pewno wiecie o tym, wszyscy czytaliście, pewno i słyszeliście o tym. Sposób zatrzymania... O biurze poselskim? Nie. Możemy o tym zaraz też powiedzieć. Sposób zatrzymania oczywiście działaczki był przede wszystkim skandaliczny, no bo umówmy się, to nie była osoba, która, nie wiem, handluje tonami narkotyków czy zabija ludzi, tylko przecięła po prostu gdzieś tam, oskarżone są przecięcie opon, więc jakby zatrzymanie, zakucie w kajdanki, wyprowadzenie bez butu. A co najgorsze, postawiono jej te zarzuty i teraz zwrócono się z wnioskiem o tymczasowy areszt do sądu. No jakby... To jest jakiś horror. Mówimy o przestępstwie, które jest ograniczone tylko do 5 lat, jakby, jeżeli chodzi więc o karę. Ja wierzę, że każda ciota i każda lesba, w ogóle każda kobieta, która głosowała na Dudę, jest specjalne miejsce w piekle, gdzie ja będę uczyła wszystkich trendów do TikToka. Nie, do TikToka. Tańczymy! Ruski, śląski hop hop. Jeszcze raz, kurwy! Ja bałam się uczyć masturbacji, tak jak VHO nam każe. Ja uczyłam ostatnio. Siebie? Nie, mego spolu Katara Kamila. Jak go nauczyłaś? Powiedziałem mu tak, weź sobie do ręki. Tak, pokazuj tutaj. Weź do ręki tak. I tak naciągnij, tak dopasuj do dłoni. Aha. Tak na dół, do góry. I tak coś szybciej. I do buzi te mleczko wtedy jest lepsze. Okej. Kasperek, strefy wolne od LGBT okazują się być nielegalne, słuchajcie. No na razie jest 2-2 tak naprawdę. 4 sprawy się odbyły, sąd dwie najnowsze. Sąd administracyjny, sąd administracyjny, bo się tym zajmuje, podważył te uchwały. Ja czytałam, że weszli z Debnej? I w Klwowie. Właśnie podważył te uchwały, że one są, bo to dzięki Adamowi Bodnarowi, tak, bo Rzecznik Praw Obywatelskich włożył wniosek o unieważnienie tych uchwał, że one są anty. I właśnie chyba następna wiadomość będzie też o tym, że Półtusk zbywa... Będzie to za chwilkę. Będzie. Natomiast rzeczywiście na razie jest tak, że 4 sprawy się odbyły, w 2 sądy uznały, że to jest nielegalne, w 2 uznały, że jest legalne. To nie przejdziesz do no, kolejnej wiadomości, to cofniesz się tam do... mówię o tej. Bo nie powiedziałyśmy tam jeszcze o tym, nie wiem czy słyszeliście też o wiadomościach, o tym, że ostrzelano biuro poselskie Anny Żurkowskiej, byłej przewodniczącej FMS-u, teraz jest posłanki Lewicy, że zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który jest psychiatrą i w domu posiada dwie bronie palne i ostrzelano... Pneumatyczne, nie wiem, czy to się różni. No, że pneumatyczna działa jakby na proch, a palna działa na proch, a pneumatyczna działa na powietrze sprężone. Wróćmy do strefy LGBT, które są nielegalne. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście tych spraw jest mnóstwo. Adam Bodnar wystosował te skargi do bardzo wielu sądów administracyjnych. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. No i masz właśnie. Holenderskie miasto zrywa współpracę z Puławami. Neuwegen. Uwaga, ma na w dupie. Wegen. Neuwegen. Wegen. Vegan. Vegan ma na dupie. Grüne Vegan. Albo. Daj do buzi.
Moim zdaniem jakoś tak się to czyta. Słuchajcie, to Holendę, kolejne miasto, to oczywiście jest bardzo, bardzo dobrze i życzymy i polecamy, jeżeli nas oglądacie i w Europie, w Unii Europejskiej, w Afryce, nawet Afryka zagłosowała z Trzaskowskim. Tak. To pamiętajcie o tym, że zrywajcie współpracę z Polską. Zrywajcie współpracę z polskimi miastami, bo tak dalej być nie może, słuchajcie. Tak dalej tak. być nie może, my musimy powiedzieć twarde, stanowcze, zdecydowanie NAME! NAME! Ale to jest chyba NAME. Przestań mnie dotykać. Może dostanę. Pierwsza transpłciowa modelka Sports Illustrated. To wasza wiadomość. Sports Illustrated, bardzo poważny magazyn sportowy, ale też taki jednak lifestyle'owo sportowy, od wielu, wielu lat ukazujący się w Stanach Zjednoczonych. W końcu pokazał transpłciową modelkę, sportowczynię zresztą, Valentina Sampaio. Ale co ona uprawia? Jaki sport? Ale jaki? No wiem, że... Odpierdol się, skąd mam wiedzieć takie rzeczy? No ale to jakieś przygotowywanie wiadomości na ostatnią ale chwilę, nie wiem, właśnie na ostatnią Ja nie wiem, jak się wiedzą sportach. Chociaż ona przygotowuje wiadomości na ostatnią Zaraz chwilę. Zaraz ci powiem, kurwa. Mówa, ja będę sprawdzał to szybko. Ona przygotowuje wiadomości na ostatnią chwilę. Nigdy nie czyta. I patrzcie, wpisuje Valentina Sampaio, a pierwsze co wychodzi, kurwa, Pornhub. Brazylijska. Ona nie jest sportowa jedna. Albo ona była w swimsuit issue, czyli w tym ze strojami gumilowymi. Bo ja już wiem. Oczywiście, bo Sports Illustrated raz do roku robi taki numer poświęcony strojom kąpielowym. Ale weź powiedz, że nie przeczytałeś dobrze. Bo jak ona wychodzi, nie? Z klasą. Mówię prawdę. Sportowczyni transpłciowa. Może jest, też zaraz zobaczymy, co tu jeszcze oni napisali. Jest modeling karier, modeling filmografii. Jest aktorką, widzisz? Ale jest sportowczynią. No nie, nie jest. Oświadczenie proszę. Oświadczam, że musimy się napić. Tak. I pamiętajcie o tym, że po 5 zł na rzutkę. 10. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, kolejna informacja. A! Nie wiem, czy wiesz, prezydent Jair Bolsonaro? A kto to jest w ogóle? Prezydent Brazylii. Mówi, że noszenie maseczek jest pedalskie, on nie będzie nosić. I wiesz co? Nie ma koronawirusa. No tak chciałem powiedzieć, żeby skurwysyny wszystkie wiedziały, co oni noszą maseczek. A to ten... Co mnie wkurwiają we wszystkich komunikacji miejskich, jak jadę. W sklepach kurwy mnie wkurwiają. W aptece mnie wczoraj jedna baba wkurwiła. Noście te pierdolone kurwa maseczki w dupę jebane chuj. I powiedzcie tak jak tej kurwa chuj z Brazylii. Bolsonaro. Balabaraba. Bolsonaro. Ba. Ale to stary dziad jakiś, nie? To nie dobrze. A podobno stare osoby umierają, nie? Czyli częściej tak. A, jest częściej tak. Słuchajcie, no to jest koniec naszej dzisiejszej filozofii informacji. Dobra, wchodzimy na czat.